Cześć wszystkim, to znowu Polio 7, a to jest Saper, albo jakby ktoś to nazwał Minesweeper. Dobra, w moim przekonaniu Saper może uchodzić u większości ludzi za grę trochę mistyczną. Taką nie wiadomo co tam się robi, jakieś liczby, jakieś tam miny, nie wiem, kiedyś odpaliłem, zabiło mnie, więcej nie grałem w to. Ale Saper to bardzo miła, rozluźniająca gra. Więc dzisiaj wam go pokażę. A może bardziej tak będę mu patologicznie tłumaczył, jak grać Sapera. Jeżeli ktoś to zna, pewnie będzie mu się nudziło. Może przewinąć trochę później. Potem zagram jakąś większą partię. No okej, okay, dobra. To jest Saper z Windows 8. Akurat taki miałem tylko pod ręką. No ale Saper z Windows 7 czy starszych będzie równie dobry. To do tego, co dzisiaj będę pokazywał. Nie będzie się wiele różnił. Okej, okay, dobra. Nasza plansza. W Saperze pierwsze kliknięcie zawsze odsłania nam puste pole. Przynajmniej w tych Saperze od Windows 7. Wcześniej to odsłaniało liczbę, ale mniejsza o to. Okej, okay, dobra. Podstawy są zapewne niektórym znane. Każda liczba symbolizuje, ile min znajduje się w otoczeniu danej liczby. Więc jeżeli tu jest 1, tutaj, znaczy, że w otoczeniu znajduje się jedna mina. Początkowo, co nam to daje? Daje nam to więcej informacji niż potrzebujemy. Mianowicie, w przypadku tego pola, on sąsiaduje tylko z jednym polem, więc jedyna opcja mina musi być tutaj. Podobnie tutaj. Zazwyczaj mapę się rozpoczyna rozwiązywać od zaznaczenia jedynek na rogów. To jest pierwsza, najbardziej oczywista opcja. Dobra. Ale możemy to również wykorzystać w drugą stronę. Skoro tutaj musi być jedna mina, a tutaj już mamy jedną minę zaznaczoną, to znaczy, że tutaj nic nie może być, ponieważ już nasza jedyna mina jest zaznaczona. Okej, okay, dobra. W ten sposób zaznaczymy tutaj róg, tutaj tak samo jedna już jest mina zaznaczona, tutaj jedynka tak samo, tutaj znowu róg, tutaj znowu, tutaj jedynka, jedynka, okej. Okay. Jak widzicie, tym prostym sposobem można już większość planszy rozwiązać. Okej. Okay. Taka sama zasada dotyczy się już również większych liczb. Tutaj mamy dwójkę, mamy również tylko dwa pola nam zostały, więc oczywiście mina musi być tutaj. Tutaj jest tak samo z trójką, tutaj wiadomo, trzy już zaznaczyliśmy, więc tutaj musi być puste. Tutaj dwa już zaznaczyliśmy, więc musi być puste. Widzicie, nie jest to żaden problem, rozwiązywanie Sapera. Właściwie gra w Sapera nie wymaga jakiegoś większego pomyślenia przez większość czasu, a wymaga jedynie spamiętania takich typowych kombinacji, jakich występują liczby oraz miny, dzięki czemu szybciej można rozwiązywać dane plansze. A poza tym drugą zdolnością potrzebną do Sapera jest zdolność szybkiego liczenia, powiedzmy do 8 czy tam 3, 5. Ostatecznie Saper naprawdę nie wymaga, przez większość gry nie wymaga zbyt dużo myślenia. Jest to bardzo relaksująca gra dla mózgu. Okej, okay, dobra. Więc rozwiązując to dalej, tutaj jedynka na rogu. Tutaj dwa, tutaj znowu jedynka zaznaczone, tutaj jedynka, bo już mamy zaznaczone, ok, tutaj dwójka mamy zaznaczone i w ten sposób doszliśmy do końca. A widzicie? Prościutkie. Ok, bla 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 bla. Dobra, to zagrajmy coś troszkę trudniejszego, średnio plansze. Jakieś tam tutoriale. Whatever. Tutaj pewnie będziemy mogli już zastosować troszkę bardziej wykwintne techniki. Po pierwsze, zaznajmijmy się z dwuklikiem. To jest podstawa przy szybkim rozwiązywaniu map. Mianowicie, co robi dwuklik? Jeżeli klikniemy dwukrotnie na jakieś pole, a zaznaczyliśmy już wszystkie miny, jakie są dla danego pola, liczba, to on automatycznie odsłania nam wszystkie pozostałe pola. Więc jeżeli mamy jedynkę, zaznaczyliśmy dokładnie jedną minę, czyli wszystkie dla danego pola, klikniemy na nią dwukrotnie, to odsłania nam wszystkie pozostałe pola. Tak samo tutaj. Jedynka, mamy już zaznaczoną jedną minę, więc wszystkie pola muszą być puste. Klikamy dwukrotnie, ciach. Ok. Co ważniejsze, ten dwuklik nie trzeba wykonywać jednym klawiszem myszy, można wykonać go dwoma. Więc na przykład zaznaczę tutaj, nacisnę dwa klawisze myszy, bach.
ten sposób to znacznie przyspiesza rozwiązywanie map i to jest praktycznie niezbędne, jeżeli chce się jakoś szybko rozwiązywać. Okej, dobra. Jedynka na rogu, tutaj dwójka, ta jedynka na rogu, tutaj dwa, dwa, tutaj jedynka, dwa. Okej, dobra. Tutaj dwójka. Okej, sporo się odsłoniło. Jedynka na rogu, dwójka, dwójka. Okej, tutaj jest trójka, takiej kombinacji jeszcze nie widzieliśmy. Tutaj jedynka na rogu, trójka zaznaczone wszystkie, jedynka na rogu. Tutaj, ciach, ciach, jedynka na rogu, dwójka, dobra, jedynka na rogu, znowu jedynka na rogu, dobra, tutaj trzy pola, jedynka, ciach, dwójka, ciach, trójka, dobra. I chyba doszedłem już do wszystkich takich trików, które do tej pory wykonywaliśmy. Teraz możemy wykonać jeszcze inny trik, mianowicie możemy liczyć liczbę min z sąsiednich pól. Spójrzmy na tą jedynkę tutaj. Oznacza ona tutaj, że tutaj na tych dwóch polach może być tylko na tych trzech polach może być tylko jedna mina. W ogólnieniu oznacza to również, że na tych dwóch polach też może być tylko jedna mina. Więc jeżeli spojrzymy na tą dwójkę, zobaczymy, że tutaj może być jedna mina tylko. To gdzie będzie druga mina? No może mamy, a tylko jedną opcję, ona musi być tutaj. Teraz patrząc w drugą stronę, spojrzymy teraz na tą dwójkę. Ona nam teraz mówi w drugą stronę, że jedna mina musi być na tych dwóch polach. Co oznacza, że nie może być już tutaj dla tej jedynki. O, to jest kolejny myk, który pozwala nam odsłaniać planszę. Ok, możemy również spojrzeć na tą dwójkę. Ona mówi nam, że tutaj musi być jedna mina. Więc tutaj musi się znajdować druga mina dla tej dwójki. Okej, dzięki temu, dzięki jedynkom możemy już odsłonić kolejne pole. Okej, tak samo, ta jedynka tutaj jedna mina, więc tutaj nic nie może być. Okej, ta jedynka na rogu, dwójka, tutaj dwójka zaznaczona, trójka. Okej, tak samo tutaj, jedna mina, tutaj musi być puste. Okej, czwórka, tutaj dwójka, trójka, trójka, czwórka. Dwójka, raz, dwa, trzy, tak, piątka. Okej, dobra, co my teraz tutaj mamy? Chyba się powoli dochodzimy do sytuacji, w której mogą nam się skończyć możliwości ruchu. W saperze to dosyć częsta sytuacja, zwłaszcza pod koniec gry. Jest często, że już nie mamy żadnych informacji, które by nam mówiły, gdzie mogą się znajdować miny i często trzeba strzelać. Zwłaszcza często się pojawiają takie, powiedzmy, magiczne kwadraty 4x4, których musimy strzelać, ponieważ nie da się wywnioskować, gdzie mogą być miny. Jak taki znajdę, to wam pokażę. Dobra, ale okej, tutaj trójka jeszcze nam pomoże. Mianowicie tutaj mamy dwie miny, więc tutaj musi być tylko jedna mina. Więc z tej czwórki wnioskujemy, że jej czwarta mina musi się znajdować tutaj. To się będzie znajdować tylko jedna mina. Okej. I co teraz? Zostały mi cztery miny. Tak. Czy mogę coś z tego wywnioskować? Pod koniec gry, kiedy już zostaje nam mało min, liczba min dodatkowo pozwala nam wywnioskować, gdzie mogą się one pozostałe oznaczać, znajdować. Zobaczmy. Tu się znajduje jedna mina, tutaj znajduje się druga mina, tutaj znajduje się trzecia mina. Ta. Jedna, druga, trzecia. Więc na tych polach musi się gdzieś znajdować jedna mina. Z tych pól nie mogę już wywnioskować, gdzie może się dodatkowa mina znajdować. Przynajmniej, no, co do mojej wiedzy, nie mogę nic takiego wywnioskować. Więc muszę strzelać. Najlepiej strzelać jest tam, gdzie jest najmniejsza szansa, że znajdziemy minę, ponieważ każdy strzał może dać nam potencjalnie jakieś informacje, które nam pomogą rozwiązać całą resztę planszy. Więc najlepiej strzelać tam, gdzie jest najmniej min. Więc tak, pierwsza, druga, trzecia. Więc na tych polach może się znajdować tylko jedna mina, więc to jest najmniejsza szansa, że coś trafi. Okej, spróbujmy. Okej, co nam to dało do wiadomości? Że tu się znajduje jedna mina, to nasza ostatnia. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Jedna mina, druga mina, trzecia mina, czwarta mina. Jak zauważycie, te dwa pola nie znajdują się w naszym wyliczeniu, tak?
Wiemy, że jedna mina znajduje się tutaj, druga tutaj, trzecia tutaj, a czwarta tutaj. Znaleźliśmy już maksymalne pokrycie, które ona nam mówi, gdzie mogą się znajdować miny. I z tego pokrycia wynika to, że tutaj nie mogą się znajdować miny. Tak, to jest często wykorzystywana technika pod koniec planszy, która, dzięki której również można znaleźć puste pola. Dobra. Teraz mamy czwórkę, tutaj dwójkę, tutaj dwójkę, tutaj czwórkę, tutaj jedynkę, tutaj trójkę, tutaj czwórkę. Okej, tutaj coś źle oznaczyłem, tak nie zaczęłem. I voilà! Przy jednym tylko strzale, mającym dosyć niskie szanse zawalenia, udało nam się całkiem, nazwałbym to, dobrze rozwiązać tę planszę. Okej, no to przejdźmy dalej. Przejdźmy do właściwego miejsca, czyli dla eksperta. Teraz już nie będę większość czasu tłumaczył, co robię. Po prostu patrzcie, co robię. I tak, może trochę się pochwalę, mówiąc tak, ale może niektórym się to wydać może trochę szybkie, co robię teraz. Ale wierzcie mi, po jakimś czasie treningu z saperem większość ludzi dochodzi do podobnego... do podobnej wprawy. Okej, ale tutaj jest trochę trudna sytuacja. Mianowicie nie widzę tutaj żadnych, od samego startu nie widzę żadnych pewniaków, których mógłbym dalej strzelać. Więc chyba będę musiał strzelać w jakąś niską szansę. Jedna trzecia tutaj, jedna trzecia tutaj. Okej, tutaj jest jedna szósta. O, jedna piąta, okej, dobra, coś trafiłem. Okej. Tylko to mi nie za bardzo dało jakichś dodatkowych informacji. I wybaczcie, jeżeli to was denerwuje. Jak przytrzymuję dwa klawisze, to mi tak podświetla wszystkie sąsiednie. Co mi trochę bardziej pozwala zorientować się w sytuacji. Okej, okay, dobra, wiecie co, będę znowu strzelał. Powiedzmy ciach. To też mi niewiele dało. Ciach. No to też mi niewiele dało. Gdzie mam jeszcze niską szansę? Tutaj mam dalej jedną piątą. Okej, okay, to też mi niewiele dało. Dobra, spróbuję strzelić tutaj. Okej, okay, nie udało się. To był ryzyko. Dobra, to spróbujmy. Spróbujmy jakoś inną planszę. Nie, to ja tak nie chcę. Dawajcie nową planszę. Dobra, może tu razem coś lepszego wylosuję. O tak, świetna plansza. Dobra, tak lepiej. Ciach, ciach. Dobra, tutaj jedynka. Dwójka. Tutaj znowu. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Dobra, tutaj mamy jedynkę. Okej, okay, tutaj jeszcze jest również sytuacja. Ta dwójka mówi nam, że tutaj muszą się znajdować dwie miny, więc pozostałe te pola już będą puste. Tak, większość z tych ustawień, które tutaj będziecie zauważali, po prostu wynikają z tych podstawowych założeń, żeby liczyć miny, które nam pozostały i liczyć miny, które już zakryliśmy. I z tego większość rzeczy wynika. Naprawdę tutaj nic magicznego. Przez większość czasu gry w sapera się nie dzieje. Ciach, 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 ciach. Dobra. Tutaj możemy tutaj. Okej, dobra. Nie będę teraz za dużo tłumaczył. Mam nadzieję, że to, co już do tej pory wytłumaczyłem, jakby wystarczy wam na razie. Jakby co, to bardzo chętnie służę również pomocą w komentarzach. Ale naprawdę uważam, że nic tutaj poza tym, co do tej pory wytłumaczyłem, się nie dzieje. A tutaj czwórka. Tylko dwójka. Czwórka. Ta. Czasami mi myszka zawodzi. Dobra, to jest jedynka. Trójka. Dwójka. Dobra. I co my tutaj mamy? Na razie idzie całkiem sprawnie. Dobrze, że nie napotykam na jakieś przeszkody nie do pokonania, tak jak w poprzedniej planszy. Czasami coś mi nie zaskakuje znaczenie. Dobra, tutaj trójka, czwórka, piątka, trójka.
Tak jak mówiłem, no, tak jak wspominałem, tak, może się trochę samochwalczy to może wydawać niektórym, że tak to nazwę, ale że trochę szybkie tempo. Ale wierzcie mi, po krótkim treningu sapera każdy przynajmniej z taką szybkością, jeżeli nie szybszą, będzie jego nawalał. To nie jest nic nadzwyczajnego. Dobra, czwórka, jedynka. Tutaj trójka, dwójka. Tak jak mówiłem, no nie jest tutaj dużo myślenia przy wyklikiwaniu tego wszystkiego. Po prostu trzeba jak najbardziej spamiętać graficznie, powiedzmy, te wszystkie ułożenia min i liczb, i dzięki temu dużo szybciej można odkrywać planszy. Jest bardziej naprawdę pamięć graficzna niż jakoś aktywność umysłowa. Super naprawdę nie jest trudną grą. Ale jednocześnie jest taką grą, jakbym to ja twierdzę, że wymaga na tyle mało aktywności umysłowej, żeby nie trzeba się za nim zbytnio skupiać, ale na tyle dużo, że nie jest zbytnio nudna. Okej, dobra, zostawiam mi 4 miny. Tutaj będzie jedna mina. Tutaj będą dwie, druga i trzecia. Tutaj będzie czwarta. Znaczy, że tutaj nie może być miny. Tutaj również nie może być min. Okej. Zobaczmy. Tutaj musi być mina. Dobra. Tutaj będzie jedna mina, więc tutaj nie może być żadnej miny. Okej, dobra. Dało się rozwiązać. Nie napotkałem. Tak. Miałem dosyć duże szczęście, ponieważ nie napotkałem na taką żadną sytuację, w której nie dałoby się jednoznacznie określić, gdzie mogą być miny. A wierzcie mi, takie się zdarzają. Są takie magiczne kwadraty, w których mamy tylko opcję pół na pół i naprawdę nie da się jednoznacznie określić, gdzie może być mina. Ale niestety nie napotkałem na tym, więc takim nie pokażę. Okej. Dobra. To będzie tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że kogoś zainteresowałem saperem. Naprawdę, to jest moja ulubiona gra na takie różne rozluźnienie mózgu, jeżeli coś chce się po prostu rozluźnić. Partia taka sapera trwa parę minut i naprawdę nie wymaga dużo skupienia. Okej, zrobię jeszcze jeden filmik. A już w tym saperze na Windows 8 jest coś takiego jak codzienne wyzwania. One są troszkę urozmaicają całą grę, aczkolwiek nie za bardzo. Więc to chciałbym wam pokazać. No cóż, nie jest tu za bardzo dużo do mówienia, jeżeli chodzi o sapera. Okej, mam nadzieję, że kogoś zainteresowałem tym filmikiem. No i zobaczymy się jeszcze w następnym filmiku o saperze. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć!